Hipnoza a sen. Jaka jest różnica i co się stanie, kiedy podczas hipnozy zaśniesz? O tym w tym filmiku. Zapraszam. Hipnoza a sen. Wiele osób myli te dwa niesamowite pojęcia. Niesamowite sen, oczywiście dlatego, że wiele rzeczy się podczas snu przetwarza. Wiele rzeczy musimy opracować właśnie w trakcie snu. A hipnoza sama w sobie jest już niesamowicie fascynująca i tutaj też jest zagadnienie podświadomościowe. Ale właśnie, jaka jest różnica i co się stanie, kiedy ty podczas hipnozy zaśniesz? Od razu też śpieszę z informacją. Nie zaleca się, żeby zasnąć podczas sesji hipnozy. Oczywiście to jest praca w tym momencie hipnotyzera, który się przeprowadza przez samą sesję. Dlaczego nie zaleca się zasypiania inaczej? Dlaczego sam sen jest przeciwwskazaniem w trakcie sesji? No właśnie, jedni powiedzą, że jak najbardziej można pracować z hipnozą w śnie, ponieważ podświadomość i tak wszystko rejestruje. W porządku. Tylko te osoby zapominają, że żeby wydarzyła się hipnoza, musi być świadomość. Czyli ten filtr, który przetwarza słowa mówione od hipnotyzera. No tak, ale w sumie to i tak będzie działało. Tak mówią co niektórzy. Skoro tak, możecie zapytać się takiego hipnotyzera o bardzo łatwy eksperyment. Zapytać się, czy spał kiedyś w pokoju lub obok osoby, która chrapała. I co trzeba było zrobić, żeby ta osoba przestała chrapać? Trzeba było powiedzieć, czy trzeba było szturchnąć i dopiero powiedzieć? Najczęściej, jeśli chrapiemy na płytkim śnie, to rzeczywiście wystarczą słowa. Ale jeśli zasiemy głęboko, trzeba zdecydowanie szturchnąć, co niektórzy mówią, że kopnąć, i dopiero wtedy powiedzieć nie chrap. Wtedy osoba przetwarza te słowa. Dlatego sam sen w trakcie hipnozy jest przeciwwskazaniem, ale to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Moim zadaniem w trakcie sesji, w razie czegoś by się tobie przysnęło, jest obudzić się. No i właśnie, jak myślisz, jak trzeba byłoby cię obudzić w trakcie sesji hipnozy, kiedy zaśniesz albo płytko, albo głęboko, obojętne? No właśnie, pani kiedyś na szkoleniu w Poznaniu powiedziała, że trzeba pewnie spoliczkować, tak po policzku poklepać. Od razu mówię, że nie. Do wybudzania używamy słów. Czyli mówię szybciej i głośniej. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli zaczynam mówić dużo szybciej i głośniej, to gdzieś tam ten umysł zaczyna się przebudzać, że coś tam na górze się dzieje, coś się pozmieniało diametralnie. Trzeba wrócić do analizowania i zauważania, co się dzieje. I rzeczywiście tak jest. Jeśli powiem, słuchaj, bez słuchaj, ale jeśli powiem, wracasz całkowicie do moich słów, koncentrujesz się teraz tylko na tym, co mówię i tak powtarzam to przez dłuższy czas, nieco głośniej, szybciej, w 99% osoby się obudzą od razu. A co z tym 1%? No właśnie, ten 1% to jest takie zagadnienie osób, czy taki typ osób, które wystarczą, że można do nich szepnąć ich imię i od razu się obudzą. Bardzo ciekawy temat. Miałem taką sesję, że mówiłem bardzo głośno, wręcz może nie krzyczałem, bo to trochę do krzyku jeszcze było, ale mówiłem bardzo, bardzo głośno i szybko i nic do tej osoby nie docierało, dopóki nie szepnąłem jej imienia. I nagle otworzyła oczy ta osoba. Niesamowite. Pamiętaj, hipnoza to nie sen. Podczas snu nie masz nad sobą kontroli, a podczas hipnozy masz ją w 100%. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że teraz, w tym momencie nie masz nad sobą kontroli. Jak myślisz, dlaczego siedzisz teraz w taki sposób, jak oglądasz ten filmik? Robisz to w sposób nieumyślny. Nie wiem, czy może jesteś tak ustawiony, czy może tak ułożony, ułożona. Świadomie, jakby to było, to tak, okej, ułożę sobie teraz dłoń w ten sposób, żeby tutaj sobie podtrzymywać brodę. To jest świadome. Więc nawet podświadomie teraz siedzisz i oglądasz ten filmik. Tak to właśnie jest. Mimo, że masz nad sobą i tak w pewnym sensie kontrolę. Dlatego hipnoza, kontrola, sen, kontroli, brak. Pamiętaj o tym też właśnie, co wcześniej powiedziałem. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hipnotyzuj uśmiechem. Cześć.